Firma moja od 28 lat zajmuje się projektowaniem instalacji spożywczych, dostawą urządzeń, które wchodzą w skład tych instalacji, montażem i przede wszystkim obsługą serwisową tych urządzeń, tych linii, które instalujemy u polskich klientów. Nasza działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na szeroko rozumianych producentów pieczywa. To była bardzo ciekawa i specyficzna sytuacja, kiedy 6 lat temu podjąłem pierwszy raz decyzję o zatrudnieniu pierwszego studenta. Kiedy zgłosili się studenci z Politechniki Krakowskiej z prośbą, czy byłaby możliwość zatrudnienia w czasie wakacji pierwszego praktykanta, pierwszy odruch, jaki się wtedy pojawiał, był taki, że nie będę tym zainteresowany, bo to przecież i dodatkowe obowiązki dla pracodawcy, i pewna dezorganizacja pracy w firmie. Po tym pierwszym odruchu odmowy przemyślałem szybko sprawę i w trakcie tych przemyśleń wróciłem do swoich czasów studenckich, kiedy wiele, wiele lat temu w zupełnie innych realiach geopolitycznych przychodziło mi prosić polskich pracodawców o to, aby przyjęli studenta z zagranicy, po to, abym ja mógł z kolei wyjechać na swoje praktyki. I pamiętam, z iloma odmowami się wtedy spotkałem. Drogą takiego protestu wewnętrznego postanowiłem zaryzykować i w drodze wyjątku zatrudnić pierwszego studenta. I tak się szczęśliwie złożyło, że już pierwsza praktykantka potwierdziła, że była to słuszna decyzja. Od samego początku, kiedy Natalia była u nas w firmie, zauważyłem, że wśród moich pracowników pojawiają się inicjatywy, pomysły, o które nigdy bym ich nie podejrzewał. Skłamałbym, gdybym stwierdził, że dzięki dwumiesięcznemu pobytowi praktykanta zagranicznego wskaźniki ekonomiczne firmy ulegają poprawie, a w bilansie wpisane kwoty ulegają wybitnie zmianom na plus. To nie jest prawda. Podstawowa korzyść to to, że pojawienie się młodego człowieka niekiedy z tak odległych krajów w firmie, jego praca wśród innych naszych pracowników wprowadza zupełnie nową jakość do budowania relacji międzyludzkich, możliwość rozmowy z tym człowiekiem, dowiadywania się o jego życiu, o jego kraju, o jego tradycjach. Moi pracownicy zauważyli, że bez żadnego stresu, że bez żadnych obaw, że się skompromitują, zaczęli odkrywać, odgrzebywać te swoje ukryte umiejętności nabyte w czasie edukacji, jeżeli chodzi o języki obce. I kiedy sami zobaczyli, że mogą się bez problemu porozumiewać z Natalią, od razu to się przełożyło na jeszcze lepsze, na jeszcze lepszą atmosferę. Posłużę się takim przykładem, a mianowicie pracowitość, zaangażowanie, punktualność Chińczyków jest po prostu niesamowita. Sisi przychodziła do mnie do gabinetu codziennie rano na pół godziny przed rozpoczęciem pracy, informując mnie, że zgłaszał swoją gotowość do rozpoczęcia pracy. I nie tylko pracowała, ale też bardzo rzetelnie przekazywała wszystkim współpracownikom mnóstwo usystematyzowanej i uporządkowanej informacji o swoim kraju, mieście, tradycji. Studenci z innych krajów, na przykład z krajów afrykańskich, cechował się, bo miałem jednego studenta, ale cechował się pełnym luzem. O wszystko trzeba było go prosić i we wszystkich tematach mu przypominać, co ma zrobić.
czuło się wpływ chyba ciepłego klimatu na jego osobowość i tutaj widzieliśmy dużą różnicę. Mogę powiedzieć zupełnie szczerze, że nic nie ryzykujecie. Zawsze warto spróbować zrobić to raz, a sami zobaczycie, czy warto to powtórzyć w kolejnym roku, czy nie. Jeżeli tak się nieszczęśliwie złoży, że albo student będzie nieodpowiedni, albo współpracownicy nie zaakceptują takiej formuły pojawienia się młodego człowieka w firmie przez okres miesiąca, dwóch, nic nie ryzykujecie. W następnym roku nie musicie podejmować kolejnej próby zatrudnienia praktykanta. Ale dajcie sobie szansę, aby spróbować, bo naprawdę warto.